Hello, hello, 3.0, jestem Zenek, to jest Civka 6, gram Arabią, mamy turę 108, rok 1520 naszej ery, kolonizuję nową wyspę, czy też nowy kontynent, jak to woli. Dobra, tą ekipę musimy wyleczyć. Mameluki atakują. Nadciągają mameluki. Dobra, następna tura. Rusz się tutaj łaskawie. I let's go. Jeszcze arkę buzerów jednych wykonam tutaj. W Kairze. Dobra, barby się ewakuowały chyba, czy nie? Są nadal. Tutaj ich łódeczka. Nie oceniaj kogoś. Odlewanie metalu, nice. Arke buzer, co on może zrobić? Dobra, już nie będę ich wysyłał na ten Nobeląd, bo to przesada z tą armią i tak. Dobra, tych ewakuujemy. Tymi się wbijemy tutaj. Wszyscy pokonani? Barwy pokonane. Dobra, zwijamy się. Tu produkcja, to można osadnika kolejnego budować. 9 tur, czy serio? Dobra, niech Kai zrobi ostatnio 6 tur. Nauka. To ja chcę wynaleźć. O, to możemy wziąć. Kartografię. 3 złota z łódek rybackich. Dobra, tych podleczymy. Ci niech się fortyfikują. A tych puścimy do przodu. Robotnik, dobra, robię robotnika. Ci mogą wybudować też robotnika. 22 tury im to tylko zajmie. Super partia. Fiz. Dobra, jak to wygląda? Nice. Trzymasz 20 ruki za każdego mieszkańca w tym obywatela przy standardowej prędkości, dobra, może być. Następna turka. Koniec renesansu za 8 tur. Dobra, mamy katolicyzm tutaj. To jest wypas. 40 sztuk złota. Złota mnie tak kosztowało. Dobra, nie zrobię arkę buzerów. Czynienie religii eliminuje 70% istniejącego nacisku innych religii w wybranym mieście. Dobra, dobry. Awansujemy go. Kulturowe? Może w kulturowe pójdziemy. Tą galerę podleczymy. Tą ekipę wyrzucimy na ląd. Tych też na ląd. Nice! Chomos stało się pierwszym ludzkim osiedlem na kontynencie Azania. To jest Azania kontynent się nazywa, dobra. No super partia. Dobra produkcja.
Budowniczowie. Fortification, bulwolation. Dobra, ci się mogą fortyfikować, ci mogą popłynąć tutaj. I następna turka. Jeszcze jednego osadnika potrzebuje 5 tur. Wymagane jest do osadnika. O, perły są, nice. Dwie tury i będzie robotnik. Mam luka. Fortyfikujemy. Tymi się desantujemy tutaj. Tą ekipę puścimy tu. Dobra, fortyfikacja. Też fortyfikacja. Kaznodzieja niech płynie. Siną dal. Tych zapraszamy tutaj. Dobra, katolicyzm wszędzie jest. Tutaj jest cienko z katolicyzmem. Dobra, teraz za wiarę. Co ja mogę kupić za wiarę? Fortyfikacja. Mogę coś za wiarę kupić? W Medynie? Tylko misjonarze. Natura ma Madersa. Madresę, dobra, na razie podaruję sobie. Dobra, to wszystko chyba co za wiarę mogę kupić. Osadników nie chcę. Biznesowa dzielnica. Let's go. Świątynia 5 turek. To robimy świątynię. Zakończyliśmy wspólną misję sukcesem. O, to super. Nie każdy, kto wędruje. Siedem siły bojowej przeciwko jednostkom dystansowym i walczącym w zwarcie. Dobra, weźmiemy to. Teraz co chcę wynaleźć? Zaokrętowane. Dobra, pójdźmy po ożeglowanie rejowe. Fregata będę mógł robić, to miło. A tego nie mogę nigdzie wysłać, bo mam za dużo. Dobra, to niech śpi na razie. Za dużo szlaków mam, ten bonusowy szlak się skończył, niestety. Co zrobić? Dobra, panie robotnik. Gdzie pan chce iść? A, na perłę miałem go wysłać, dobra. Produkcja. Warsztat może być. Tu zrobimy dzielnicę przemysłową. To jest produkcja cieniutka, jak do powęża. Co zrobić? Dzielnica świątynna? Dobra. Kupione heksy, żeby miasto, państwo miasto nie wykupiło tego. I lecimy dalej.
Tu może jeszcze jedno miasto upchać tak na siłę, jakbym chciał. Dobra, panie robotnik. Kulej pan tutaj. Teraz tak. Osadnik jeszcze jeden? Nie, dwie tury, osadnik, kusznicy, mameluk. Zróbmy mameluka. Mameluka. Nice. Wow. No bogato. Lizbona się, kurczę blade, rozwija. Dzielnica przemysłowa, tutaj ją zrobimy. Okidonki. Sieci na perłach, to mi się podoba. Dobra, mamy katolicyzm i nie mamy tutaj, kuźwa, kaznodzieja żadnego, misjonarza, proszę. Dobra. Udało się pokonać barbów galerą. Tutaj mieścinę kolejno zbudujemy, będzie drugie miasto na tej kontynencie. Jakbym się uparł, to jeszcze tutaj mógłby budować miasto jeszcze jedno, ale to nie ma sensu, będzie zbyt cienkie to miasto chyba. Fregata, nice. Czasy się zmieniły i wysyłanie poselstw przeszło do historii. Teraz musimy zakładać ambasady w państwach naszych przyjaciół i sojuszników. W dyplomacji no istnieją dwa rodzaje. Dobra, co ja mogę tu wybrać? Małe i bank duże. Wymienny. Te pierwsze znikają same. Makiawelizm. A z drugimi 50 nic nie da się zrobić. Szpiegu mi się nie chcę bawić. Służba dyplomatyczna, dobra. Proszę, tartak. Tutaj może się kulnąć. Proszę, dzielnicę tutaj. Oh yeah. 8 turek. Targowisko. Dwie turki. To jest burz ten chyba. Co oni tak wolno rozwijają? 5 tur do rozszerzenia Chrysta. Dobra, zapraszam tutaj. Uśpimy go. Let's go. Płonie gigantyczne żagle, lecz niewidzialne. Nice, jeden ruch jednostek tylko okrętowanych. Dobra,
tym gościem, co można zrobić. Dobra, ten się nie fortyfikuje. Potem może żarełko robić. Jest osadnik, okej, spoko. Tych wyleczymy galerę. Zapraszamy tutaj. Ile ma hajsu? 56. Szału nie ma. A, druk. Okej. Teoria naukowa. Zróbmy teorię naukową. Robotnika zrobimy tutaj, w stolicy. Za wiarę mogę coś kupić? Ile mam wiarę? 571. Ale nie mogę kupić gulwary. Dobra, produkcja. Kapelice nie zrobią. Jezu, czemu oni tej miedzi nie chcą wziąć? Tylko jakieś bezsensowne heksy mi wybierają, na których nic nie ma. To jest bez sensu. Tych uśpimy. Najsior. Zapraszamy tutaj. Production. Bank, 6 turek. Chichen Itza. Mogę cudaków trochę pobudować. Jest sporo tego do wybudowania. Latarnia Sfaros. Uniwersytet Salcor. Hagia Sofia, co to daje? 4 do wiary. Wymaga założenia religii, musi znajdować się w sąsiedztwie dzielnicy świątynnej należącej do tego miasta. 4 do wiary, słabizna. Misjonarze i apostołowie mogą szerzyć religię jeden raz więcej. No szału nie robić. Dzielnica, 2 do kultury wszystkich pól z lasem deszczowym i tego miasta. Plus 1 do produkcji we wszystkich z lasem deszczowym tego miasta. Możliwość zbudować tylko w lasie deszczowym. Czy ja chcę budować? Dzielnica? Chyba nie specjalnie. Chociaż może 13 tur. Gdzie ja mogę ją wybudować? A niech zbuduję 14 tur. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lasagne. Dobra, panie dzieju, co ty możesz zrobić? Tych można uśpić. Tych też można uśpić. Stateczki mogę już awansować na coś lepszego. To fajnie. Osadnika my się pokulamy. I produkcja. Dzielnica biznesowa. Mamy ją tutaj. Okej. To golda mnie kosztuje rozszerzenie na tą pustynię, a tutaj jest z kolei herbata.
Jak ta Mekka się rozwija? Tutaj, na skałę litą. Boże, jaki bezsensowny pół heksy wybiera ten komputer. To jest jakaś kpina. Budowniczek zrobimy i lecimy dalej z tym koksem. O, jestem Tamara, królowa Gruzji. Mów co chcesz powiedzieć i ruszaj w swoją stronę. No to proszę bardzo. Jak to w punktach wygląda? Słowa w 1620 roku, no spoko. Zwykła epoka, no i dobra, złota era się skończyła, co teraz? Do jednej epoki za każdą wzniesioną budowlę epoki przemysłowej lub po późniejszej, do broni. Jeden punkt epoki za każdego wyeliminowanego w walce korpus nie należący do barbarzyńców. To lipa. Reforma monetarna, premia za upamiętnienie. Plus jednej epoki za każdy ukończony szlak handlowy. A może na szlak handlowy? Mogę mieć dwa szlaki handlowe. Dobra, to zrobimy szlak handlowy. A, ten ma 5 punktów. Tury i znowu na skalę mi wybrał, ja pierdolę heks, no to jest jakaś kpina dosłownie. Chryste. Za stówę mogę tu heks odblokować. Mekka gdzie się rozwija? Oczywiście na skałę, no bo gdzieś indziej mógłby się rozwijać zamiast na herbatę. Pełen wypas. Tu by miasto można wcisnąć jeszcze jedno. Jakbym się uparł. Może tak zrobię. Pięć. Gdzie go posłać? A już wiem gdzie. Tutaj go poślemy. Teraz za 6 tur będzie robotnik tam dobrze. To się mija z celem. O, saletrę można ogarnąć. Dobra, to pociśniemy tu. Neksturkę. Otwarte granice za 5 golda. Ja nie chcę tego. Mogę jeden szlak handlowy wybudować, to będę miał więcej golda. A mam przecież handlowca, kupca. Wiele wspiera się, że rozpoczęła epokę przemysłową, ale my wiemy, że przełomem było odkrycie teorii naukowej przez Arabię. No i wszystko. Jeżeli fakty nie pasują. I dokąd go wysłać? Czaokia? 20 golda, dobra, let's go. Uniwersytet Oksfordzki, 21 tur, serio?
ciśniemy osadnikiem, tutaj to się wybuduje, bo tu są góry, to można będzie kopalnię wybudować. Dobra, ja będę kończył ten odcinek na YouTubie. Targowisko. Super partia. Ulepszenie plantacji. Jeden do żywności z plantacji będę miał. Teoria naukowa. Dobra, jeszcze wybierzemy sobie to. Druk. Dobra, zrobimy druk. Wielki człowiek, no proszę, no inżynier. Zatrudnimy inżyniera. Do naszej cywilizacji przy... Co on potrafi? Były chwile eureki dla jednej osoby technologii ze współczesności. Warsztat daje 3 punkty kultury. No i wypas. Dla radio. Dobra, jeszcze rzućmy okiem na punktację. 449, nice. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, czołem.